Witam Was bardzo serdecznie. Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś szczęśliwa? Dzisiaj będzie o recepcie na szczęście. Tak, recepta na szczęście, prawdziwa. No oczywiście nie, ja nie mam takiej recepty dla Was, abyście byli szczęśliwi, ale taka recepta istnieje. Ludzie marzą o szczęściu, ludzie myślą o szczęściu, ludzie robią wiele wysiłków, aby być szczęśliwym. Książka Klucz do szczęścia osiągnęła milionowe nakłady. W Danii, jest w Kopenhadze konkretnie, jest Instytut Badań nad Szczęściem. Nie żartuję. Również Polska posiada własny Instytut Szczęścia. Ha, pewnie o tym nie słyszeliście. Ale to nie ma większego znaczenia, skoro to nie sprawia, że jesteście bardziej szczęśliwi. Pewna nutka brzmi mniej więcej tak. Coś ci mówi, życie zmień. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko i faktycznie ono jest naprawdę bardzo blisko. Bardzo blisko, ponieważ w Piśmie Świętym Pan Bóg zawarł receptę na szczęście. Bardzo prostą, dosłownie w 6 wersetach. Pan Bóg chce, aby nasze życie rozkwitało, abyśmy naprawdę byli szczęśliwi, aby nasze życie to nie była taka wegetacja, takie marne, liche życie. Pan Bóg ma pragnienie, aby nasze życie rozkwitało. Posłuchajcie, drodzy, Bożej recepty na szczęście. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Nie tak. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie stoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych zginie. Czy jest coś trudnego, niezrozumiałego w tych wersetach? Myślę, że nie. Nawet dzieci to mogą zrozumieć, prawda? No prawda, to nie ma nic trudnego. Bardzo proste, zrozumiałe słowa. Tak może jeszcze o psalmie pierwszym. Psalm pierwszy, jak to pierwszy psalm, jest nazwany portalem, albo psalmem dwóch dróg, albo psalmem sierocym. Jest tu bardzo prosta, opisana droga człowieka szczęśliwego, czyli sprawiedliwego i grzesznika. Szczęśliwy człowiek, błogosławiony człowiek nie robi pewnych rzeczy. Po pierwsze, nie idzie. Po drugie, nie zatrzymuje się, nie stoi. A po trzecie, nie zasiada. Zwróćcie, drodzy, na bardzo szczególną gradację. Idzie, zatrzymuje się, a potem już siedzi. I mamy gradację towarzystwa. Po pierwsze, jest tam człowiek wymieniony bezbożny. Kto to jest człowiek bezbożny? Czy widać w nim, na twarzy ma namalowane, że jest bezbożnym człowiekiem? No nie. Człowiek bezbożny jest to człowiek, który sobie radzi. Radzi sobie bez Boga. Ot, może jest młody, zdrowy, wszystko mu się układa i nie potrzebuje Pana Boga. Kto to jest grzesznik? Grzesznik jest to człowiek, który zna Bożą wolę, zna Boże zalecenie, ale pomimo tego, że znają, świadomie wybiera przeciwny kierunek. Czyli świadomie wybiera grzech. Świadomie, z premedytacją, wybiera swoje drogi, nie Boże. Dalej mamy szyderca. O, spójrzmy, jak gradacja rośnie. Szyderca to jest człowiek, który nie tylko wie, co jest dobre, a co złe. Nie tylko zna wolę Pana Boga, ale szydzi, śmieje się z osób, które idą za Panem Bogiem, które chcą być mu posłuszne. Kiedy przejrzymy Ewangelię, wszystkie 4 Ewangelie, które opisują ukrzyżowanie Pana Jezusa, to okazuje się, że pod krzyżem przeszło całe społeczeństwo. Tam żołnierze się naśmiewali, podawali mu ocet. Tam przechodnie kiwali głowami, tam byli uczeni w piśmie, tam byli faryzeusze,
którzy szydzili się, śmieli, kiwali głowami. Szczęśliwy człowiek nie robi tych rzeczy. Pewien mężczyzna pracował w kopalni. Żona go poprosiła, żeby była zima, był mróz, żeby kupił dzieciom buty. Mężczyzna poszedł do pracy na noc, rano po pracy poszedł do biura, odebrał wypłatę. No i wracając do domu, koledzy powiedzieli: hej, Marian, no gdzie się tak śpieszysz? Przyjacielu, chodź. Nie, nie, bo mam sprawę do załatwienia. Marian, chodź. No i poszedł z kolegami. Potem zatrzymali się przed pubem. Jedno, drugie, trzecie piwo. Obudził się nad ranem. Z bólem głowy, bez pieniędzy. Jaki był błąd? Po pierwsze, poszedł. Po drugie, zatrzymał się. A potem spędził czas w złym towarzystwie. Spójrzmy, co Boży człowiek robi. Mówiliśmy o tym, czego nie robi, a co robi Boży człowiek. Mówi nam o tym werset drugi. Boży człowiek ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Ma upodobanie. Jest tam hebrajskie słowo hepes, które oznacza upodobanie, rozkosz, radość, pragnienie, pożądanie, przyjemność. No właśnie. Czy lubisz czytać Boże Słowo? Czy sprawia Ci to przyjemność? Czy jest to coś dla Ciebie ważne, ważnego, istotnego? Dalej, Boży człowiek ma upodobanie w zakonie Pana. Zakon Pana, jest tam słowo torach. Torach oznacza prawo, wskazówki, nauczanie. Oznacza też pięcioksiąg Mojżesza, jak również dekalog, czyli 10 przykazań. Czy lubisz szukać i czynić Bożą wolę? Bo Boży człowiek ma radość. Rozważa Boże prawo. I mamy tam kolejne szczególne słowo. Zakon jego rozważa dniem i nocą. Rozważa. Hagach hebrajskie oznacza medytować, mruczeć. No tak, mruczeć. To oznacza również kwilenie pisklaka, gruchanie gołębicy albo ryk lwa. Możliwe, że te hebrajskie słowa zapomnicie, więc powiem tak. Boży człowiek jest jak krowa. Tak, jak krowa. Dlaczego jak krowa? Bo krowa w dzień je, a co krowa robi w nocy? No tak, śpi, ale oprócz tego, kiedy nie śpi, co krowa robi w nocy? Trawi, tak, ale też przeżuwa. Krowa ma kilka żołądków i to, co zje, wraca i krowa to przeżuwa. Bardzo ważne jest, abyśmy nie tylko czytali Boże Słowo, ale również, abyśmy zastanawiali się, abyśmy przeżuwali, abyśmy rozmyślali nad tym, co przeczytaliśmy. Nie tylko przeczytam, zapominam i pędzę dalej. Ale bardzo istotne jest, aby rozkoszować się, aby przeżuwać, aby zastanawiać się nad tym, co przeczytaliśmy. Przetrawione jedzenie odżywia nasze ciało. Natomiast rozmyślanie nad Bożym Słowem odżywia nas duchowo. Bardzo ważną rzeczą jest, i zachęcam z całego serca do tego, abyście uczyli się na pamięć. Uczyli się na pamięć obietnic, całych psalmów i innych fragmentów Słowa Bożego, bo kiedy nauczymy się na pamięć w chwili kryzysu, jakiejś po prostu niedogodności życiowej, Pan Bóg może nam, może, i to często robi w moim życiu, przypomnieć nam to, czego się uczyliśmy. No ale jeżeli się nie uczyliśmy, to raczej mała szansa, że Pan Bóg nam to przypomnie. Słówko hagach oznacza kwilenie pisklaka, więc wyobraźmy sobie takiego małego, mokrego pisklaka. Co ten biedny pisklak może zrobić, aby się nakarmić? Nie ma szponów, nie ma pazurów, siedzi w gnieździe, głodny i co może zrobić? Otwiera swój dzióbek, kwili i przylatuje matka albo ojciec i z dzióbka do dzióbka przekazuje przetrawione jedzenie. I to jest bardzo dobra postawa, kiedy otwieramy Pismo Święte nie po to, aby coś komuś udowodnić. Nie po to, aby znaleźć jakieś argumenty za, przeciw. Ale jest bardzo ważną rzeczą. Każdego dnia, kiedy otwieramy Boże Słowo, możemy powiedzieć: Panie Boże, nakarm mnie. Proszę Cię, nakarm mnie swoim Słowem. Modlimy się, otwieramy Słowo
Ja tak mam, czasami po 5 minutach, czasami po 15, czasami po pół godzinie. Mam taki smaczek i to po prostu rozkoszuję się tym. Cieszy mnie to cały dzień, potrafię myśleć, rozmawiać o tym, opowiadać, bo jest coś, co Pan Bóg dał mi i co mi sprawiło przyjemność. Słowo Hagach również oznacza gruchanie gołębicy. Kiedy czytam Pismo Święte, prawie z każdej strony Pisma Świętego widzę Bożą dobroć i Bożą miłość. Hagach oznacza również ryk lwa. Wyobraźmy sobie, że jest potężny lew, a małe lwiaki tam chodzą po nim, nie wiem, gryzą go za ogon, gryzą go w ucho i lew zaczyna mruczeć. Jak zaczyna mruczeć, warczeć, oznacza, że za chwilę się wkurzy. I wchodzi taki maluch i go gryzie w ucho i nagle lew to łapał. Pum! I mały lwiak się potoczył. Kiedy czytamy Pismo Święte, dobrze jest być szczerym, otwartym, bo czasami Pan Bóg potrafi do nas przemówić jak ryk lwa. Czytamy Boże Słowo, dedykujemy je innym, opowiadamy innym i nagle taka myśl. A ty jak traktujesz moje słowo? A ty jak odnosisz się do mojego słowa? Jest taki ryk, gdzie Pan Bóg przemawia do nas poprzez swoje słowo. Psalm pierwszy pokazuje z jednej strony drzewo, które rozkwita, a z drugiej strony mamy plewy. Spójrzmy na kolejny werset. Werset trzeci mówi, ten człowiek szczęśliwy. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. To nie jest jakaś roślinka, jakiś badylek, to jest drzewo, po pierwsze. Po drugie, jest ono zasadzone bardzo dobrze, więc to nie jest samosiejka. Ot po prostu wsiało się, nasionko wiatr zaniósł i się posiało. Nie, nie, nie. Jest to drzewo zasadzone. Dalej, gdzie jest zasadzone? Pod płotem, przy autostradzie? Nie. Słowo Boże mówi, że jest zasadzone nad strumieniami wód. Dalej, nie jest to zwykłe jakieś drzewo, ale jest to drzewo owocowe, bo czytamy dalej, wydające swój owoc we właściwym czasie. Wyobraźmy sobie, drzewo zostało zasadzone. Kto je zasadził? Kto sadzi drzewa? Ogrodnik? Sadownik? No, jedno jest pewne, ktoś to drzewo posadził. Nie wiem, może wy drodzy czasami sadzicie drzewa. Tu słyszałem taką delikatną podpowiedź, że Pan Bóg też sadzi drzewa. Drzewo zostało zasadzone. Ale do czasu, kiedy drzewo wyda owoce, coś szczególnego się dzieje. Pamiętam, jak babcia miała w sadzie jabłonki, śliwki, grusze i na zimę brała taką słomę i zawijała to drutem dookoła każde drzewko. Czy ktoś z was wie, po co zawijała słomą te drzewka? Żeby nie zmarzły, dobrze. Przychodziły zające i obgryzały, więc kiedy drzewo było otoczone, owinięte taką słomą, nie było podgryzania. A na wiosnę, wczesną wiosnę, kiedy jeszcze było zimno, babcia zdejmowała tą słomę, brała wapno i biliła od ziemi wapnem. A czy ktoś wie, po co się bieli wapnem? Bieliło się kiedyś drzewka? Bardzo dobrze, żeby robaki nie gryzły, nie ryły, nie zjadały kory, bardzo dobrze. A po drugie, kiedy drzewko było pomielowane na biało, łatwiej odbierało ciepło, nagrzewało się i soki lepiej krążyły. Dokładnie tak. Spójrzmy, tu jest powiedziane w psalmie pierwszym, że będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc. Zauważcie, drodzy, że od zasadzenia do wydania owocu jest czas pielęgnacji, jest czas troski, jest czas opiekowania się. I podobnie jest z Bożymi ludźmi. Są to ludzie, którzy są pod Bożą opieką. Żyją według Bożych zasad i Pan Bóg się o nich troszczy. I więcej to jest powiedziane. A wszystko, co uczyni? Powiedzie się, ułoży mu się, będzie bardzo dobrze. Całe szczęście, że ten psalm nie był pisany przez Polaka, bo obawiam się, że byłoby napisane, a nic mu nie wyjdzie, a nic mu się nie uda. Ale jest napisane, że wszystko się powiedzie. Liść nie więdnie. Zauważmy, że to drzewo ma świeżość. To drzewko ma energię. Jeżeli weźmiemy, że ten Boży człowiek jest
zasadzony nad strumieniami wód, wydaje owoc, ma radość życia. Nie wiem, być może ktoś z was usłyszał, znam wiele osób, które usłyszały kiedyś od swoich rodziców, wiesz, to była pomyłka, w ogóle ciebie nie planowaliśmy. No cóż, być może to jest prawda. Natomiast wierzę w to, że Pan Bóg w swoim planie nie ma pomyłek. Nawet jeżeli rodzice cię nie planowali, to byłeś zaplanowany dla Boga i Pan Bóg czekał na twoje pojawienie się. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Przekład Living Bible mówi, a z bezbożnymi to w ogóle całkiem inna historia. Inna bajka. Dlaczego? Bo bezbożni porównani są do plewy. Wyobraźmy sobie 5, 10, no dobrze, 40 ton plewy. Ogromny, ogromny kopiec. O, to robi wrażenie. A potem przyjdzie wiatr i z stosu ogromnych ton plew nie zostanie nic. A drzewko, wiatr powieje, może połamać gałęzie, może przyciskać do ziemi, ale drzewo jak było, takie jest. A plewy i nie ma. Wiatr powieje i plewy są roznoszone. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Plewa nie ma korzenka. Nie ostoi się. Nie ma jak się przyczepić. Werset 5 mówi nam, przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. W dawnych czasach oskarżony mógł stanąć na sądzie i bronić się sam. Ale tu jest powiedziane, że bezbożni się nie ostoją. Dlaczego? Nie będą mieli argumentów. Nie będą mieli argumentów, więc się nie ostoją na sądzie. Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Bóg troszczy się o drogę sprawiedliwych i to jest znowu piękne, że niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, niezależnie od tego, jak wygląda Twoje życie, jeżeli postanowisz w swoim życiu, Panie Boże, potrzebuję Twojej pomocy, Panie Boże, pomóż mi, to Bóg słyszy i odpowiada. I skłania się ku nam. Bóg troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga sprawiedliwych jest to droga błogosławiona. A droga bezbożnych? No cóż, droga bezbożnych jest to przekleństwo. Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych zginie. Recepta na szczęśliwe życie, aby być szczęśliwym. Jeden jest to szczęśliwy, błogosławiony, a drugi nieszczęśliwy albo przeklęty. Człowiek potrzebuje światła. Człowiek potrzebuje wizji dla swojego życia. Pan Bóg jest cudownym doradcą, więc nie bierzcie wzorców z tego świata. Chociaż to jest tak jakby od pokoleń. Młodzi ludzie, młode pokolenia ciągle popełniają te same błędy. Z pokoleń na pokolenia te same błędy i te same upadki. Więc człowiek szczęśliwy jest to ten, który radzi się Boga. Nie idzie za wzorcami tego świata, nie idzie za psychologią, za mądrością tego świata, ale idzie do Pana. Masz problem z relacjami, z domownikami? Poradź się Boga. Masz problem z pracą? Poradź się Boga. Masz problem z samotnością? Poradź się Boga. Masz problem z nieczystością? Poradź się Boga. Masz problem z wiernością? Poradź się Boga. Cudowny, cudowny psalm. Bardzo prosta recepta. Boży człowiek unika złych zasad, unika złych zwyczajów i unika złego towarzystwa. No właśnie. A jak tam wygląda twoje towarzystwo? Jak tam wyglądały twoje zasady? Czy odnalazłeś się w psalmie pierwszym? Jak wygląda twoje życie? Twoje zasady? Twoje zwyczaje? Twoje towarzystwo? Dwa obrazy. Z jednej strony mamy drzewo, które jest zasadzone, które jest silne, ma korzenie, jest to drzewo owocowe, rozkwita, jest świeże, jest to obraz nieba. Jest to obraz zbawionych. A drugi obraz jest to plewa, którą wiatr roznosi. Śmierć, odrzucenie, odpadki, jest to obraz zniszczenia. Prosty psalm, prosta recepta na szczęście mówi o tym, jak być szczęśliwym. A
jak wygląda wasze życie. Nie wiem, gdzie jesteście, w jakim momencie swojego życia, ale Pan Bóg mówi, masz dwie drogi. Drogę szczęścia i nieszczęścia. Drogę życia, drogę śmierci. Proszę, wybierz życie, abyś żył. Człowiek błogosławiony rozkoszuje się Panem i Jego prawem. Och, co za wielka radość. A czas biegnie. Dzisiaj jesteś tutaj? Dni szybko mijają i wkrótce będziesz albo w wieczności, albo twoja droga zginie. Czas biegnie. Czas biegnie. Gdzie będziesz w wieczności? Gdzie będzie twoje miejsce? Psalm pierwszy mówi o szczęściu. I Pan Jezus również w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, w wersecie 28 powiedział właśnie o szczęśliwych ludziach. Szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Pan Jezus potwierdził, że receptą na szczęście jest po pierwsze słuchanie Słowa Bożego, po drugie zachowywanie Słowa Bożego. Psalmista Dawid powiedział, Słowo Twoje jest pochodnią dla moich nóg i światłością dla moich ścieżek. Pan Bóg chce, abyś był szczęśliwy, abyś była szczęśliwa, abyś był jak owocujące drzewo, którego liść nie więdnie, a wszystko się udaje. W Psalmie 52 czytamy, lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. A jak wygląda twoje życie? Jak wygląda twoje życie, bo są tylko dwie drogi. Albo jesteś na dobrej drodze, albo na złej drodze. Albo podążasz za Bogiem, albo się od Niego oddalasz. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Z całego serca życzę nam wszystkim, abyśmy wybierali Bożą wolę, Boże drogi, aby szczęście was dopadło. Abyście byli szczęśliwi, a wasze szczęśliwe życie było najlepszą reklamą Pana Boga dla innych. Amen.